Witam was wszystkich serdecznie, kochani. Niesamowita dzisiaj rzecz się dzieje. Jesteśmy w Nowym Sączu i odbieramy samochód. Nie ja, jeden z naszych klubowiczów, niesamowity lider, odbiera dzisiaj swój pierwszy wymarzony Mercedes. Idę go przywitać do salonu. Chodźcie ze mną. Dzień dobry. Cześć. Witam. Cześć, Michałku. Gratulacje wielkie, wielkie. Cieszę się niezmiernie. Dzięki. To dla ciebie. A dziękuję. Żebyś miał zawsze zdrowie. Oczywiście. Żebyś mógł tym Mercedesem, którego za chwilę odbierasz, fantastycznie jeździć, inspirować innych i cieszyć się niesamowicie. Idziemy, żebyś mógł odebrać. No i jak, panie? Mózg mi rozsadza, no. Rewelacja. Ale jest piękny. Jezu, ja nie wysiądę z niego, no będę w nim spał. Będziesz nocował? Będę spał przez tydzień. Jak się czujesz? Jak się czujesz? Jezu, cudownie. Naprawdę nie wierzyłem, że to się zadzieje. Do ostatniej chwili gdzieś z tyłu głowy nie docierało to, nie docierało. Trzeba się cieszyć. Bardzo gratulacje. Się cieszę. Gratulacje. No i powiedz, panie Michale, jak ty się czujesz? Nie potrafię tego słowami opisać, ale jest podjarka, po prostu jest takie szczęście, spełnienie, po prostu jeszcze niedowierzanie trochę. Jak wyjadę, to pewnie dopiero siądzie w głowie, że to prawda, że to super, już, nie? Super, ja ci bardzo gratuluję, bo wiem, ile włożyłeś pracy, żeby to zrobić. Także dziękuję ci bardzo. Super, fantastycznie. Mam kilka pytań do ciebie. A śmiało. W związku z tym, śmiało. Co się tu dzisiaj dzieje. Słuchaj, powiedz mi, skąd jesteś? Ja jestem z Wrocławia. Tam się urodziłeś, tam mieszkasz? Nie, urodziłem się w takiej małej mieścinie Kamienna Góra, ale od 12 lat we Wrocławiu mieszkam. A co robisz zawodowo? Prowadzę własną działalność gospodarczą. Dzisiaj i przed dołączeniem do biznesu sieciowego też? Tak, okej. A co tam robisz? Coś możesz zdradzić? Wiesz co? Bo nadal pracujesz. Nadal tak, działasz. Dalej tę działalność mamy, natomiast bardzo mocno ją ograniczyłem. Na chwilę obecną zajmujemy się głównie obrotem hurtowym telefonami komórkowymi i biuro tłumaczeń. Rozumiem. A powiedz mi, zanim dołączyłeś tu do tego biznesu, jak go poznałeś, co ci przeszkadzało najbardziej w tej pracy? Że chciałeś dołączyć w ogóle? Co? Brak czasu. Przede wszystkim brak czasu. Kasa super, możliwości super, brak ograniczeń super, ale wieczny brak czasu. I to mnie strasznie bolało. Nie ma czasu na wakacje. To ci przeszkadzało najbardziej. Strasznie, tak. Co zmieniło się od czasu, kiedy dołączyłeś do biznesu sieciowego? Jak wygląda dzisiaj twoja sytuacja? Tak naprawdę przez ostatnie półtora roku, bo to jest około półtora roku, zmieniło się praktycznie wszystko. Bo mimo iż ograniczyłem drastycznie czas, jaki poświęcam na pracę, to zadziało się coś niespodziewanego, bo wcale nie poszło za tym mniejsza kasa. Bo jednak przy użyciu tej takiej naszej dźwigni, tak? Czyli gdzie na przykład 100 osób wykonuje pracę jednogodzinną, niż ja sam mam 100 godzin poświęcać, daje albo takie same, albo lepsze rezultaty, niż jak ja sam te 100 godzin pracuję. Dla mnie to jest coś po prostu fenomenalnego. Fantastycznie. A powiedz mi, jak tą pracę wykonywałeś, jak poznałeś biznes sieciowy, to co ci się w nim najbardziej spodobało? Najbardziej, na pewno też przede wszystkim możliwości finansowe, to na 100%, od tego się na pewno zaczęło, ale spodobało mi się, ale jeszcze nie podjąłem wtedy decyzji. Ale jak zobaczyłem, że właśnie za tym idzie ta możliwość ograniczenia tego czasu, to już w ogóle mi mózg rozsadziło dosłownie i stwierdziłem, że muszę to spróbować. Muszę tego spróbować, bo nie wierzę po prostu. Tak? Czyli tak jak i większość też nie wierzą. Tak, pewnie ktoś, kto będzie nas oglądał za jakiś czas, będzie się zastanawiał nad tym samym, nie do końca wierzy, czy to możliwe, czy to prawda, czy to nie podpucha jakaś w tych filmach i tak dalej. A powiedz mi taką rzecz, bo jak każdy pewnie, jak zaczynałeś, miał jakieś obawy, wątpliwości, czy ci się powiedzieć, czy nie? Jak sobie z tym poradziłeś, z tymi obawami, które miałeś? Wiesz co, obaw było od groma, tak jak mówisz, właśnie nie byłem w ogóle przekonany, czy dam sobie radę. Jak sobie poradziłem? Przede wszystkim, no niemała zasługa w tym jest twoja, bo naprawdę mega ważne jest to, żeby trafić na właściwego opiekuna, mentora, nauczyciela, a mamy takich mnóstwo tutaj, tak? No, nie wykluczając oczywiście twojej osoby. Ale też przede wszystkim takie samozaparcie i wyłączenie myślenia, włączenie działania. Przestałem myśleć
tylko zacząłem po prostu działać. Mówiłeś mi, co mam robić, jak mam robić i nie myślałem, czy to jest dobre, czy to jest złe. Czyli słuchać prostu... jakby porad, tak, które są gdzieś dałem się sprawdzone. Poprowadzić. Dałem super, się poprowadzić. Fantastycznie, bo wiele ludzi ma z tym wyzwanie i robi po swojemu. Tak. Wtedy nie do końca wychodzi to tak, jak trzeba. Powiedz, co dzisiaj widzisz, jak patrząc z perspektywy tego, co się wydarzyło? Jaką widzisz przyszłość? Idziesz dalej z nami? Chcesz osiągać więcej? No, oczywiście, że to dopiero pierwszy mały sukces, tak? A ja no liczę nie na taki duży. Mały, słuchaj. O, to już nie taki mały, ja bo mam ambicje na takie duże. Auto i bardzo dobrze, na takie auto czasami ludzie całe życie nie potrafią prawda. Zarobić pieniędzy, jeszcze biorą go na kredyt, więc to nie jest już takie małe. To prawda, naprawdę no jest to wyróżnienie niesamowite, to bez dwóch zdań, bo naprawdę jakbym miał sam sobie kupić takie auto, no, no nie wiem, czy bym to zrobił. Byśmy, pewnie byśmy je kupili albo wzięli w leasing i tak dalej. Tak, tak. A powiedz mi taką jedną rzecz, która teraz jak przyglądają się nowe osoby i zastanawiają, co z tym zrobić, jaką jedną radę dałbyś takiej osobie, która zaczyna, żeby wyszło tak, jak potrzeba? Jeżeli masz wątpliwości, to spróbuj, sprawdź. Tak? Bo oczywiście, jak masz wątpliwości, może się nie udać, ale z drugiej strony może być z tego naprawdę coś kapitalnego. Więc nawet jeżeli masz wątpliwości, spróbuj. Nie oceniaj z góry i właśnie daj się poprowadzić tak jak ja. Super. To jest bardzo ważna rzecz. Ja myślę, że wiele ludzi nie osiąga sukcesu dlatego, że robi za dużo po swojemu i nie wychodzi, i później już nie potrafią wrócić. Mhm. A tu trzeba tego biznesu się nauczyć tak jak dokładnie. Normalnego zawodu, dobrze to robić. Dokładnie mam tak. Pytanie. Jak duży masz zespół? Jak długo jesteś? Jest nas już prawie 300 osób, więc to też przechodzi moje wszelkie pojęcie. Od półtora roku jestem, od 31 stycznia dokładnie. I 300 osób i można, a ile zarabiasz dzisiaj jako menadżer? W okolicach piątki. No proszę. I taką furę nową, już nie wspomnę o tym, jeszcze że... Jeszcze Kasiura na wakacje. No właśnie, no tak. Słuchaj, cieszę się ogromnie z Twojego rezultatu. Kapitalnie wiem, że idziesz dalej, masz pewne cele. Jak dzisiaj patrzysz na to z perspektywy tych doświadczeń, tego, że można więcej, że te ograniczenia, które miałeś i obawy, gdzieś się to wszystko przesunęło? Jak dzisiaj patrzysz na ten biznes? Ja dzisiaj wiem, że wszystko się da. Na początku miałem właśnie wątpliwości. Czy dam radę to, czy dam radę lidera zespołu zrobić, czy ja dam radę kierownika zrobić, potem czy dam radę menadżera. Teraz wiem, że wszystko się da. Jak nie mam dzisiaj absolutnie patrzysz, żadnych wątpliwości. Patrzysz, to gdzie dzisiaj chcesz być dalej? Jaki masz do końca roku dyrektor regionalny. Pięknie. Przyszły rok międzynarodowy. Pięknie. Gratulacje jeszcze dzięki raz. Wielkie. Ciesz się tym sprzętem. Jedź spokojnie do domu. O nie będę jechał spokojnie. Tego ci nie mogę. Ale wiesz, ale bezpiecznie. To tak, okay, ale bezpiecznie. Tak, to na pewno, wszystkiego to na pewno. Dobrego dzięki w takim razie. Wielkie. I zdrówka dużo. Dziękuję bardzo. I inspiruj kolejnych, tak, inspiruj kolejnych do tego, żeby też mogli odebrać swoje jak samochody i zrobić robotę. Jak najbardziej. Chcę poczuć tę frajdę. Tak jest. Żeby komuś więc ja już wychodzę z auta. A ja jadę. I ty jedź grzej. Wszystkiego dobrego. Trzymaj dzięki się. Dzięki wielkie.